Proszę Pani, w jakiej kategorii Pani otrzymała nagrodę? W kategorii samorząd. A za co Państwa samorząd właśnie otrzymał tą nagrodę? A za to, że działamy bardzo prężnie. Jesteśmy jedną z liderów zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o samorządy w Polsce. Zajmujemy 28 na 2,5 tysiące samorządów, a przede wszystkim zapraszamy do przepięknej krainy, jaką są Kaszuby, na wypoczynek. Jeziora, las, odpoczynek i spokój. Proszę powiedzieć, właśnie ten strój, to jest strój z Kartus, regionalny? Tak, to jest regionalny strój kaszubski, to jest strój galowy kaszubski, noszą go w tej chwili wszystkie zespoły dziecięce, ponieważ w Kartuzach, wszystkich szkołach podstawowych uczy się języka kaszubskiego i również działają zespoły regionalne. Proszę Pana, w jakiej kategorii Pańska firma otrzymała nagrodę? Produkt roku to jest system instalacyjny dedykowany do wszelkiego rodzaju instalacji wody ciepłej, zimnej, centralnego ogrzewania, nowatorskie rozwiązania, technika prawie że kosmiczna, uparcie o złączki z polisulfonu fenylenu, to jest technologia, z której robi się na przykład płyty na promy kosmiczne, bardzo wytrzymała. No, dużo opowiadać, generalnie bardzo głęboko zaawansowany technologicznie produkt. Sama nagroda była zaskoczeniem dla Pana? Zaskoczeniem nie była, bo podczas ostatniego spotkania na Stadionie Narodowym, jak pokazałem różową porcelanę, to widziałem, że panie miały gęsią skórkę i jedna z pani do mnie powiedziała: panie spała, niech pan już jedzie do domu. Czyli zorientowałem się, że chyba zostanę laureatem i zdobędę tą nagrodę. Za 2 tygodnie zaplanowana jest wielka promocja różowej porcelany w Szwajcarii, w Bernie, na wystawie światowej. Myślę, że będzie to hit eksportowy. Jesteśmy w stanie taką porcelanę sprzedawać, w co wierzę, w 100 krajach świata. Proszę Pani, w jakiej kategorii Pani otrzymała nagrodę? Samorządy. A proszę powiedzieć, czy ta nagroda była zaskoczeniem dla Państwa samorządu? Była dużym zaskoczeniem, ale myślę, że jest zasłużona dla mojego szefa, który jest nieprawdopodobnym strategiem, i dla wielu pracowników zatrudnionych w samorządzie, związanych z samorządem ludzi, którzy bardzo przyczyniają się do tego, żeby samorząd się rozwijał, żeby Polska się rozwijała. To jest bardzo istotne. To jest wyróżnienie za ważne inicjatywy i myślę, że mowa, gdy mówimy o Telewizji Polskiej, to dotyczy rewolucji technologicznej, która w telewizji publicznej polskiej dokonała się. Cyfryzacja, platforma hybrydowa i inne przedsięwzięcia, jak otwieranie archiwów, tematyczne kanały wirtualne, mieliśmy już ich 4, będą kolejne, ale także postawienie na TVP regionalną, na oddziały terenowe. Otóż w dobie globalizacji okazuje się, że to jest bardzo ważne, żeby rozwijać telewizję regionalną, bo tak na dobrą sprawę ona jest najważniejsza dla lokalnych społeczności, dla samorządów, dla przedsiębiorców, prawda? W jakiej kategorii Pan otrzymał nagrodę? Usługi, kategoria usługi. A proszę powiedzieć, czy ta nagroda była zaskoczeniem? W pewnym sensie tak, ponieważ wśród instytucji finansowych tylko my otrzymaliśmy nagrodę jako bank. Crédit Agricole. Także jest to pewnego rodzaju wyróżnienie i pod tym względem jest zaskoczenie pozytywne, że nasze usługi zostały docenione. Natomiast najważniejsza jest promocja firmy banku i informacja dla klientów, że usługi tego banku są na najwyższym poziomie. Proszę Pani, w jakiej kategorii otrzymaliście tą nagrodę wspaniałą? To jest kategoria innowacje dla produktów, które mają dopiero wchodzić na rynek. Opracowaliśmy produkt, który jest innowacyjny z tego powodu, że zastosowaliśmy inny skład surowcowy substancji, który zapewnia dużą biodegradowalność i skuteczność działania. Ja chciałam jeszcze dodać, że reprezentujemy Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Jesteśmy jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Także nasz sukces to również jest sukces Państwowej Straży Pożarnej, która dba o bezpieczeństwo społeczeństwa. Nasz produkt służy bezpieczeństwu na drogach, usuwaniu zanieczyszczeń ropopochodnych. Proszę Pana, w jakiej kategorii kapituła Fundacji Teraz Polska przyznała Panu nagrodę?
kategorii produktu. Ciasto drożdżowe, konkretnie maślane. A czym pana właśnie produkt charakteryzuje się od innych? Jest zupełnie inne ciasto drożdżowe. To jest ciasto, które robione jest ręcznie, na naturalnych składnikach, na maśle, na dobrej mące. I do tego jeszcze dużo miodu dodajemy, żeby było smaczne. A długo jest zrobione, przez to może być długotrwałe. A proszę pani, dla pani było zaskoczeniem, iż pani małżonek właśnie otrzyma tak ważną nagrodę. No, ja jestem bardzo z niego dumna i z tej wielkiej pracy, jaką on wspólnie z pracownikami wkłada w to, żeby zrobić produkt najlepszy, jaki jest możliwy na rynku, bo to jest wyjątkowa rzecz na polskim rynku.